Pan Lądowski generał i pan Wybicki Polak do cesarza. Witam, wasza mość. To pan jest ten Wybicki, któremu skonfiskowano dobra? Tak, panie. Jakie były wartości te dobra? To aż nadto przedmiot mały, aby miał nim trudnić cesarza. Raczej czekam jego rozkazów, w czym mogę być użyteczny. Wypada mi ścigać nieprzyjaciela przez Polskę. Ten kraj rozszarpany i zatrącony chcę wskrzesić, ale muszę wiedzieć, czy wojsko z nim znajdzie wygody i dobra. Panie, jeśli wejdziesz do kraju jako zwycięzca, wszystko nakazać możesz, ale jeśli wchodząc oświadczysz, że będziesz naszym wskrzesicielem, wszystko ci sami poniesiemy w ofierze. Czy widować pan zaręczasz? Zaręczam śmiało, bo Polak krew i byt swój odda cały do odzyskania niepodległości ojczyzny. Wiem, że posiadasz wielkie zaufanie u swoich współrodaków. Napisz tu zaraz więc proklamację do nich, iż wchodzę do Polski w trzykrotno 100 tysięcy wojska, iż gdy obaczę, że są godni być narodem, będą mi. Panie, w godzinę będzie gotowa. Siadajże więc i pisz. Polacy, Napoleon Wielki, niezwyciężony, wchodził trzykroć 100 tysięcy wojska do Polski. Nie zgłębiajmy tajemnic zamysłów. Starajmy się być godni jego wspaniałości. Obaczę, powiedział nam. Obaczę, jeżeli Polacy godni są być narodem. Idę do Poznania. Tam się pierwsze moje zawiążą wyobrażenia o jego wartości. Polacy, od was niezawisło istnieć i mieć ojczyznę. Wasz zemściciel, wasz twórca się zjawił. Zabiegajmy mu ze stron wszystkich. Tak jak osierocone dzieci rzucają się na łono ojca. Przynoście mu wasze serca i odwagę wrodzoną Polakom. Powstańcie i przekonajcie go, iż gotowi jesteście i krew toczyć na odzyskanie ojczyzny. Wiem, iż jesteście rozbrojeni. Broń i oręż z jego rąk otrzymacie. Przypomnijcie sobie, iż proklamacja, która was do legionów polskich formowania we Włoszech wzywała, nie była po waszej zdradzie użyta. Ci to są legioniści, którzy niezwyciężonego Napoleona, pozyskawszy względy, dali mu pierwsze wyobrażenie o duchu i charakterze Polaków.
Ci tylko pogratulować, Messie Wybicki. Natychmiast każemy drukować. I tylko jak wyjdzie z druku, ruszajcie z nią do Poznania. Panie Wybicki, nakazuję panu organizowanie warg sądowniczych i administracyjnych. Generałowi Dąbrowskiemu poruszam zaś formowanie nowych korpusów w uniformach Polski. Niech Wielkopolska udowodni, że chce być wolna. Może za nas liczyć, wasza wysokość. Panie, naród polski przy tobie stać będzie. Jedziemy do Poznania. Jako oficer pokonanej armii nie ma pan prawa dyktować nam, jak mamy postępować. Proszę się odmeldować.
Berlin zezwala jedynie panom na przejazd przez Poznań w drodze do Warszawy. Proszę pana, jeszcze raz panu przypominamy, że jest pan przedstawicielem pokonanej armii. Jeśli pan, a także pana poprzednicy tego nie rozumieją, to jeszcze dziś by się telefonogram do Paryża, a tam już przypomnę wam, jakie były zapisy zagadów kompanii. Niech pan pójdzie do swoich mocodawców i powie im, że naszej podróży nie przerwiemy. Że to my będziemy ustalać, gdzie i kiedy chcemy jechać. Zrozumiał pan? Nic nie stoi na przeszkodzie. Ruszajmy dalej. Kazimierz Brodziński nazwał Wielkopolskę Beocją. A po nim coś jej powtarzał na tym porównanie, że to niby jej obywatele o niczym innym nie myślą, jak tylko o jedzeniu, piciu, przyodziewku, o sprawach materialnych, gospodarce, o bogaceniu się. Dzisiaj mamy prawo odrzucić te krzywdzące epitety. A Wielkopolska jest raczej Sparta. Twarda, nieustępliwa, patriotyczna, zdolna do ofiar, do walki na śmierć i życie. Równie ofiarna jak Warszawa, tylko roztropniejsza. Czy ktoś może mi w końcu powiedzieć, kto ma przyjechać? Sam Ignacy Jan Paderewski. A kto to taki? Jak to? Nie wiesz? Przecież to jeden z najwybitniejszych Polaków. Wielki kompozytor, przyjaciel królów i prezydentów, emisariusz polsko... Stary rząd. Witamy nowy porządek, jako zaranie wolności. Ale do wolności zupełnie daleka droga. Kto wierny jest synem ojczyzny, niech baczy, by ospałość, brak poświęcenia i swawola nie spławiły naszych sztandarów. Wzywamy was, by wszyscy żołnierze polscy, których powinność wojskowa się skończyła, jak jeden mąż stanęli do apelu, zgłaszajcie się do Biura Straży Bezpieczeństwa. Ja słyszałem, że po tym apelu do biura zgłosiło się ponad 1000 chętnych i ciągle przybywa na chętnych. A kto by chciał służyć tym niemieckim pludrom? Nie dziwota mieć, że wszyscy żołnierze zgłaszają się do naszego wojska.
My mamy tutaj oficjalne pismo z urzędu. W tym piśmie jest napisane, że delegacja z Paderewskiej nie miała prawa zatrzymywać się w Poznaniu. Że mamy miasto natychmiast. Raz! Wiecie, z kopykiem mamy to wasze pismo? Wyjazd stąd! Póki dobry, ale już! A ten cały tłum jest tutaj nielegalnie. Jeśli się nie rozejdziecie, wezmiemy policję i wojsko. Tak? To spróbujcie, braci, galeją! Serdecznie dziękuję. A dla człowieka to zaszczyt wielki, tym większy, że spotkał mnie tu, na tej odwiecznej, wiekopomnej, wielkopolskiej ziemi. Od was, coście nie dali się prześcignąć w spełnieniu obowiązków narodowych, coście w pracy organicznej i gospodarczej całej Polsce byli przykładem. A zaszczyt ten nie spotkał mnie od jednej warstwy, od jednej klasy, tylko od całego wielkopolskiego ludu. Jeszcze Polska nie zginęła. Miła!